Chwała niech będzie Wszechmogącemu Bogu, a wam pokój, bracia i siostry. Dobrze być w społeczności, jak się odczuwa powiew Ducha Świętego. Tragedią by było, żeby Duch Święty byłby za drzwiami Kościoła. Ale sława Bogu, że On jest obecny z Jego lud. I kiedy przez pieśń, przez słowo odczuwamy, że Duch Boży od samego początku dotyka się naszych serc, ubłogosławia nas. Chwała niech Jemu będzie za to. Chciałbym się dzielić Bożym Słowem, jednym ze starochrześcijańskich hymnów zapisanych w Nowym Testamencie. Faktycznie tak, jak powstawały te starochrześcijańskie, te pierwsze hymny, pieśni chrześcijańskie, no tak nie zdawałem sobie sprawy, nie przykładałem tego wagi. Ale kiedy wczoraj wieczorem tak odwiedził jeszcze do mnie brat Olek z Pauliną, Olek z Bondar, mówię nazwiska, dobrze nie pamiętam. I tak żeśmy sobie rozmawiali, on mówi, ale bracie, ty wiesz, że pierwsi chrześcijanie żydowskiego pochodzenia śpiewali psalmy. Oczywiście te, które my dzisiaj czytamy. Ale chrześcijanie z pogan zaczęli śpiewać pieśni. I te pieśni śpiewali, były tworzone, kiedy oni oddawali swoje życie na arenie. Tam oddawali chwałę i cześć jedynemu Bogu. I tak sobie potem rozmyślałem, zastanowiłem się. Myślę, zobaczcie, bracia i siostry, te stare hymny. Dzisiaj nie wszędzie są one do końca akceptowane. No, woli się te nowsze. No, zmienia się wszystko, zmienia się sytuacja, świat, mody. Ale te stare hymny, gdzie bracia tworzyli, byli na syłkach, w więzieniu, byli prześladowani, one mają głęboką treść. One mają bogactwo, które tak ubłogosławia dusze nasze. Dlatego dobrze, że kochacie te stare hymny, że one często były wykuwane w łzach, w cierpieniu, w prześladowaniach. I dlatego są tak głębokie i mają tak wielką wartość dla ducha ludzkiego. Jeden z takich starochrześcijańskich hymnów jest zapisany w liście świętego Pawła do Filipian. Po prostu on jego przytoczył. Drugi rozdział od 6 wersetu. Może zacznę od 5, bo to jest całość. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Dlatego tu też Bóg wielce go wywyższył, obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Widzimy ten hymn, ten psalm śpiewany, ta pieśń, którą śpiewali pierwsi chrześcijanie, jest podzielony na dwa części. Od 6 po 8 i potem od 9 po 11 werset. Ale rozpocznę tych pierwszych wersetów. Myślimy o narodzeniu Pana, rozmawiamy, przeżywamy narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Chrystus Pan przyszedł na ziemię, zostawił chwałę i majestat nieba. Wzięł wszystko, to co tam miał, był królem, no był Bogiem. Po prostu i miał wszystko i zostawił chwałę i majestat, aby wypełnić wolę ojcowską. W liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, 8 rozdział, 9 werset jest takie zapisane słowo. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim,
abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Będąc bogaty, stał się ubogim, abyście Jego ubóstwem zostali ubogaceni. Dzisiaj, nie tylko dzisiaj, ale przez całą historię widzimy, że ludzkość goni za bogactwem, żeby więcej posiąść, więcej mieć, lepiej żyć. Prawda? Dzisiaj tak używa się taki termin wyścig szczurów. Prawda? Kto więcej, kto szybciej, kto więcej zgromadzi, kto lepiej miał stanowisko. I tak to szczęście nie daje. I odchodzi człowiek do wieczności, umiera i to wszystko zostawia. No oczywiście potrzebne jest, aby móc żyć, móc funkcjonować w tym świecie. Ale to bogactwo, które przyniósł Chrystus, to dał bogactwo dla naszego ducha, dla naszej duszy. On zdjął ciężary, przebaczył nasze grzechy, zbawił naszą duszę. Ubłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Dał nam radość zbawienia. To bogactwo to jest od Chrystus, który nas ubłogosławił. Stał się ubogim, abyśmy mogli być bogaci w Nim. Nie w tych doczesnych rzeczach, bo one i tak przemijają i odchodzą. Ale bogactwo Chrystusowe, bogactwo Jego chwały, bogactwo Jego przebaczenia, tak jak słyszeliśmy na samym wstępie, to zbawienie, które dał nam Chrystus, które przebaczył wszystkie nasze winy, wziął wszystkie nasze grzechy, przebaczy, zdjął nas wszelkie przekleństwa, wszystko, dał nam radość zbawienia i życia wiecznego. Jego dzieło, tak bym chciał jeszcze raz podkreślić, było doskonałe. Dzisiaj są różne trendy, nauki, ruchy, które chcą powiedzieć, do chrześcijaństwa się wdarły, że ofiara Chrystusa nie była do końca. Trzeba jeszcze coś dołożyć. Jeszcze trzeba człowieka z czegoś uwolnić. Jeszcze trzeba jemu, jego na jakieś tam zranienia z przyszłości. Trzeba jeszcze wszystko tam, bo Chrystus nie dokonał wszystkiego do końca. On dokonał do końca. I kto naprawdę uwierzy i przyjdzie przez Niego oblicze, szczerym wyznaniem swoich grzechów, dostanie przebaczenie z całego swojego grzesznego życia i ofiaruje Bóg jemu nowe życie, nowe życie. On stał się ubogi, przyszedł na tą ziemię, prosto. Urodził się w stajence, położony w żłobie. Bardzo prosto. Taki znak, prawda? Mało. Nie, my byśmy chcieli, żeby, nie wiem, ludzie by chcieli, żeby niebo się rozstąpiło, jakieś błyskawice, ogień, no i wtedy Chrystus Pan by zszedł na ziemię. No, byłoby to dla ludzi. A On tak zwyczajnie przyszedł, jako człowiek, jako ten najuboższy, jako ten, który zostawił majestat, chwałę nieba i był posłuszny Ojcu. Był posłuszny swojemu Ojcu i to do końca. Zobaczcie, wyparł się z samego siebie. Przyjął postać sługi. Stał się najniższym. I stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Chrystus Pan przyszedł na tą ziemię. Był do końca posłuszny Ojcu i to do śmierci krzyżowej. Haniebnej śmierci. Przecież tam największych bandytów, złoczyńców krzyżowano. Zrobił to dla mnie i dla ciebie, drogi bracie i siostro, droga dusza na tym miejscu. Przez to, że przyjął taką postawę, Słowo Boże mówi, że Bóg wielce go wywyższył. Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jego postawa, posłuszeństwo całkowicie Ojcu, uniżoności, stał się człowiekiem, przyjąć postać sługi, niewolnika, najniższego, przecież urodził się w żłobie.
przyszli do Niego, usłyszeli, anioł Pański objawił pasterzom najniższy stan społeczny w tym czasie. Pan Jezus przyszedł do każdego człowieka, zaczynając od tych najniższych, bo żeby przyszedł tylko do tych najwyższych. Ci najniżsi myśleliby, oni nie mają żadnego dostępu, nie mają możliwości. Ale gdy przyszedł do tych najniższych, to ci wielcy mogą przychodzić, mogą przyjść i skorzystać z Bożej łaski. To jest hymn, pieśń o Chrystusie. Ale ona daje wzór dla naszego życia chrześcijańskiego. Pierwszych uczni, bo cały czas byli, widzimy w Nowym Testamencie, uczniowie, prawda? Ale pierwszych uczni Chrystusa nazwano chrześcijaninami, naśladowcami Chrystusa. Ci, którzy wstępują w Jego ślady, którzy tak samo chcą iść i żyć, jak On żył. Jaki wzór zostawił Chrystus dla chrześcijan, dla swoich naśladowców? Aby szli tą samą drogą. Aby szli tą samą drogą. Chwała będzie w niebie. Tam będzie uwielbienie. Tam Pan wywyższy tych, który wiernie Mu służył. Ale droga zaczyna się od uniżenia, od pokory. Pierwsza lekcja, jaką Pan Jezus zostawił. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Uczmy się od Jezusa. Pierwsi chrześcijanie wstępowali Jego ślady. Przyjmowali tą postawę. Uniżali się. Nie myśleli o sobie bardzo wiele, ale chwalili swojego Ojca. Chwalili Jezusa Chrystusa. Wywyższali Jego imię i chcieli być Jemu posłuszni. Tam, w niebie, został Chrystus wielce wywyższony, jak tutaj widzimy. Także na Jego, że jak tutaj czytaliśmy, na imię Jezus przyjdzie dzień, przyjdzie ten czas, że zegnie się wszelkie kolano. Wszyscy zegną. Od wszelkich duchów, jakie są na niebie, po najbardziej hardego człowieka, jaki żyje na ziemi, każdy zegnie swoje kolano. Przed tym, przed Jezusem Chrystusem. Pan Bóg daje nagrodę dla tych, którzy wstępują w Jego ślady, idą za Jezusem. Tutaj na ziemi możesz przeżyć wszystko. I odrzucenie, i odepchnięcie, i niezrozumienie. Zresztą widzimy, Paweł to przechodził. Apostoł. Widzimy, to przechodził. Nawet te zbory, które założył w Koryncie, jego nie chcieli uznawać, nawet nie chcieli go uznać za apostoła. Czytamy w Słowie Bożym. Ale on do końca starał się być posłuszny Bogu. Chrystus do końca posłuszny Ojcu. Braci i siostro, Jezus ciebie wykupił. Zapłacił tak wielką cenę za mnie i za ciebie. Oddał swoje życie. Przyszedł na tą ziemię. Stał się ubogim. Zostawił chwałę, majestat, wszystko. Aby zbawić ciebie, aby stać się człowiekiem. Zrozumieć. Nikt nie powie, że Bóg uczynił coś. Nie rozumie człowieka. Nie pojmuje życia w tym ciele i tego wszystkiego. On to wszystko doświadczył. Z wszelkim kłopotem, trudnością, problemem zmaga się w swoim życiu. Napisano, że Chrystus w liście do Hebrajczyków wszystko to doświadczył. Z wyjątkiem grzechu. Ale wszystkie te przeżywania, trudności, problemy, jakie są w twoim życiu, Chrystus to wszystko doświadczył. Dlatego może tobie pomóc. Może tobie pomóc przejść to ziemskie życie, tą ziemską pielgrzymkę. Myślę, był młodym człowiekiem, jest dużo młodych. I też ta pożądliwość, która jest w młodych ludziach, starszym wiekiem, to jakoś ona troszeczkę ginie. I też była w nim, bo też był młody. I zrozumcie, że może wam pomóc. Może pomóc. W tym wszystkim, co doświadczacie, przeżywacie. Naprawdę może pomóc. I gdy będziemy mu wierni do końca, on otaczy dawienie chwały i też wywyższy każde swoje dziecko. Narodzenie Pana Jezusa, przyjście na ten świat, Jego śmierć,
Wszystko On uczynił dla mnie i dla Ciebie. Gdy odszedł z tej ziemi, nie zostawił nas sierotami, jak pisze Słowo Boże. Zostawił Ducha Świętego, który nam wszystko przypomni, prawdzie wszelką prawdę, który wskaże nam na Jego Słowo, abyśmy mogli przyjmować do swojego serca, do swojej duszy, aby błogosławieństwo spływało. To, co Jezus przyniósł, przyniósł zbawienie, przyniósł życie wieczne, ale na co chciałbym podkreślić, co jakby tak często unika uwadze. On przyszedł dać Tobie błogosławieństwo duchowe. On przyszedł dać błogosławieństwo duchowe, ubłogosławić Twoją duszę, abyś miała i miał radość zbawienia, szczęście, życie wieczne, aby ta więź z Chrystusem była błogosławieństwem dla mnie i dla Ciebie. On Ci przyszedł dać błogosławieństwo duchowe. To jest najważniejsze. To wniósł, tym przyszedł. I pierwsi chrześcijanie, jak na początku wspomniałem, przechodzili wiele. Ginęli na arenach, ale oni oddawali chwałę i cześć jedynemu Bogu. Na co ci poganie, którzy przyglądali się, nie mogli zrozumieć i pojąć. Wszystko tracą. Zabrali im wszystko. Zabierają ich życie. Oni w pieśniach chwalą Boga, bo mieli bogactwo duchowe. A ten ostatni zbór w Laodycei, on miał bogactwo, ale doczesne. I myślał, że jest bogaty i wszystko ma. A Bóg mówi przez swoje słowo, ale tyś biedny, ubogi i godzien pożałowania. Bądźmy tymi bogatymi w duchu. Pan daje i doczesne rzeczy, abyśmy mogli skorzystać. Ale bądźmy bogaci w duchu. Bądźmy bogaci w Panu. Dzisiaj się te usługi braci ku temu i zmierzały. Bądźmy bogaci w Panu. Bądźmy za wszystko wdzięczni, aby Jego chwała, Jego błogosławieństwo wypełniało nasze serca i radość, radość zbawienia wypełniała nasze życie, co nic nam nie ukradnie, nikt nam nie zabierze. Biblia, Pan Jezus powiedział, że mogą zabić was. Wasze ciała mogą zabić, ale duszy waszej nie mogą, jeżeli ufacie mi. Macie zbawienie, życie wieczne. Świat może wam wielu czynić krzywdy, ale zbawienia, które jest w Chrystusie, On wam nie zabierze. I to, co wam dał Chrystus, życie wieczne, świat wam tego nie zabierze. Dlatego bądźmy bogaci w Chrystusie. Amen.